Okej, siemano wszystkim, witam serdecznie z tej strony Chmielo, to jak widzicie kolejny odcinek naszej serii zagrajmy w Watch Dogs. Poprawię sobie tylko statyw od mikrofona, żeby mnie było lekko lepiej słychać, wiecie o co może biegać. No i co, zaczynamy kolejny odcinek. W poprzednim odcinku, jak pamiętacie, robiliśmy tą akcję w więzieniu, gdzie tam trochę było hakowania. Zmieniliśmy typowy wyrok z 30 dni na 60 lat. Spoko. No i plan działania był taki, żeby przejąć jeszcze jakieś tutaj te CTOS-owe punkty, właśnie coś ala ten, coś ala, myślę, że rozszerzyć możemy na ten na początek. Wiecie, poboczne jakieś rzeczy porobimy w tym odcinku, chyba tak mi się zdaje, to by był dobry pomysł. Na razie zróbmy to, później się będziemy zastanawiać. Przydałoby się też trochę szmalu uzbierać i cisnąć do sklepu z bronią, żeby sobie pokupować jakieś rzeczy właśnie, jakieś upgrade'y może do broni, jakieś nowe bronie, ewentualnie też by było naprawdę zacnie. Ale to zaraz wszystko sobie wyczajmy. Na razie... O kurwa, ale będzie skok. Czemu wlecieliśmy do doku? Kto się znowu sprzedaje? No nie. Czekajcie, ja mam ten. Jak to się nazywało? Zagłuszymy ich? Zagłuszmy. Szybko, szybko. Ale dobra, już nie zdążę. Kurwa. Że im się naprawia system. Dobra, może zdążymy gdzieś tam uciec. Strasznie wolno się to, jak widzicie, kurde, zbija. Dużo bardziej się opłaca w sumie uciekać przed policją chyba niż ten. Niż przed systemem wykrywania z TOS-u. Ale na razie no tak trzeba skręcić w lewo. O Jezusa, już mnie kurwa od początku odcinka zbierało na kichnięcie. Mam nadzieję, że mi nie będziecie mieli tego za złe. Ludzie, przesuwać się, no kurwa mu. Później będą mieć do mnie problemy, że... Niby ja coś tu robię, że niby ja kogoś zabijam. Niby jakieś takie sprawy, siemanko. Stary. Jesteśmy ultra snajperem gwałtu. Ktoś jeszcze? O kurwa. Gdzie ten granat był? Ja go słyszałem, ale nie myślałem, że on jest tak blisko mnie. Ale żem zrypał sprawy. Widzieliście, jak się rozpiły postacie? Wypłaćmy sobie szmal, bo coś na pewno mamy w bankomacie. O, to jest w sumie dobry pomysł, popatrzcie, czekajcie, albo nie. Schowajmy sobie bronię, kamerą to zrobimy. Jedna kamera. Kto ma to, czego ja potrzebuję? Ty masz ukrytą kamerę. Tam jest jakiś typo z kamer, tam jest coś, tu nic. O, tam jest jeszcze jedna kamerka. Ten typ ma kamerę na sobie, ukrytą. Oh, come on.
To jest dobre, ale... Tam wybiło już nam dwóch typa, ale to nas nie interesuje za bardzo. Ktoś chce się bić? Ktoś jeszcze? Ty coś tam, tobie coś tam widzę, że nie przypadło do gustu chyba, stary. Okej, wygląda na to, że wszyscy. Przynajmniej chyba. Nie wiem, jeszcze tu nie szedłem w tą dzielnię. Będę ich wybijał, bo mi się nie chce. Wow, 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 o nie! Czemu on miał snajperkę w ręce, a nie to, co powinien mieć? Niekoniecznie knagę. O ja pierdolę, ile będzie można przechodzić taką prostą sekwencję? Inaczej to spróbujemy rozwiązać. Od kamery do kamery spróbujemy to rozdziałać. Myk. I tu jesteśmy w punkcie. O, dobra. Ty jesteś zhakowany. Gdzie jest serwer CityOS-u? O cholera. Kto tam się tak drze? O, dobry koncept, chociaż nie tak bardzo. Cholera jasna, jak mam się tam przedostać. Jeszcze raz. Wiem, o co biega. Jak rolety się podniosą, to ten typo musi się whakować tam. Znaczy z telefonu tego typa. No. Ziomek, odwróć się tam w stronę rolet. No, no, no. Do tego zioma się potrzebuje przenieść. No, no, no. Stary. Kto, co? Deal with it? No nie. O, dobrze, dobrze, dobrze. Idziesz, ziomuś? Okej, jesteśmy w serwerowni. Teraz najważniejszy punkt, gwóźdź programu, można nawet powiedzieć, czyli Los Amigos Problemos z tym zadaniem. No kurwa. Dobra. To leci do tego, to odblokowujemy. Okej, to leci tak i to leci tak i jest gotowe. Jesteśmy w serwerowni, dobra. I przechodzimy do naszego punktu tego. O, przejęty punkt. Zajebiście. Trochę to czasu trwało, nie powiem, że nie, ale no wiecie, te większe takie punkty CityOS-u no nie należą do zbyt łatwych, to musicie mi przyznać.
I udało mi się bez szwanku wyjść z tego. Nie tak jak w przypadku ostatniego punktu. Dobra, spoko. Drzewko zdolności. Mamy dwa punkty. Co tu można rozdać? Mistrz pistoletu, co to jest? Zwiększa szybkość pistoletu, wydłuża koncentrację. O, to by było dobre. Koncentracji więcej zawsze spoko i okej. Okay. Także to nam się przyda z miłą chęcią. No w tym momencie czekajcie, co to jest? Aha, tutaj coś mamy zrobione już. No nie gadajcie, że będę musiał walnym śmigać. Ewentualnie możemy sobie zamówić samochód. Okej, okay, tylko jakiś wiecie o co mi biega. Muscle carry. Z muscle mógłbym jeździć ewentualnie. O kurwa, jakieś HMI, Vesipy. To coś fajnego musi być. Gdzie mi to przywieziesz, powiedz mi, kolego? Było bardzo szybko i naprawdę nie wiem, skąd to się tu wzięło, ale dzięki. I czekajcie, odpalimy sobie, myślę. Aha, bo to jest pod... Na takiej zasadzie to działa, że po zniszczeniu tego punktu odblokowują się te mniejsze punkty. Takie fazy, czyli dobra, wiemy, o co już chodzi z tym. Elementy do zebrania, co to jest? Naruszenie prywatności, wytwarzanie. Do lombardu pojedziemy sobie, może coś wytworzymy. Dalej się będziemy zastanawiać. Bo pasuje jechać do tego domu Leny, znaczy nie Leny, tylko siostry Aidena. Bo ona coś tam pewnie od nas będzie chciała. A nie, co ja gadam, my się z Demianem umówiliśmy, że wbijemy do niego na pogaduszkę, więc do Demiana będzie trzeba cisnąć. Już mi się zapomniało, ale taki dubstep nawija, że moje uszy będą, kurwa, się po tygodniu słuchania takiego dubstepu nadawały do śmietnika. Powiem wam szczerze, że dubstepu jako muzyki i takich innych gatunków typu, nie wiem, jakieś... Nie wiem, jakie są podgatunki dubstepu i tych innych spraw, to kurwa nie lubię akurat tego, to nie dla moich uszu. To tak jakby ktoś na wiertarce grał w sumie, coś tego typu. Nie każdy musi lubić takie coś, nie? Wiadomo. Co ja zaznaczyłem sobie na mapie i czemu... Aha, Lombard, to dobrze. Tylko właśnie tak się zastanawiałem, co ta dłoń oznacza. Cyfrowe odloty. Pójdziemy na to jeszcze spokojnie. Tam nam zostały chyba 3 odloty do przetestowania, także spokojnie. Szczerze powiedziawszy, nie chciałem go zranić, więc może mi nie będą mieli tego za złe, nie będą chcieli mnie zabić i zgwałcić. Muzyczkę sobie odpaliłem, żebym jak wejdę, mógł sobie posłuchać czegoś, nie? Stary, powiadasz, że masz takie rzeczy, ja pierdolę, ja ci tego nie sprzedam, bo chciałem sobie coś wytworzyć. Poradnik polowy DedSec. To są zlecenia, auto na zamówienia, zlecenia tych... wyzwania, jakieś halucynacje cyfrowe, odloty, nagrania. Fajna nutka. Weźmy sobie ten na samochód. W lombardach jednak możemy tylko sprzedawać rzeczy i kupować. Ja myślę, że tam można robić bomby czy jakieś tego typu rzeczy, bo popatrzcie, jak odpalimy sobie... O, tu możemy tylko wabiki zrobić. Aby stworzyć odblokowanie zdolności. Premia do koncentracji. Aha, czyli czekajcie. Dobra, to w zdolnościach możemy to zrobić. Gdzie jest crafting? O. Zaćmienie. Właśnie tu trzeba zagłuszenie do odblokowania.
Dobra, wiemy o co chodzi. Będzie trzeba teraz upgrade'ować chyba wytwarzanie. To mi się przyda na pewno, więc w to będziemy musieli cisnąć z miłą chęcią. No, możemy sobie coś jeszcze tu porobić, tak dla zabawy. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co to jest? Jeżeli mogę spytać. Co to jest? Nie chcę samouczku, chcę ogarnąć. Co to kurwa jest? O Jezus, co to? Gdzie my jesteśmy? Z kim my walczymy? Z kosmitami jakimiś? Ale faza. Ja pierdzielę. Z kosmitami walczyć. O, coś mi z nich lotło. Wow, mogę seriami teraz miotać, dobra. To jest normalnie taki rezogan, tylko bardziej w Watch Dogsowym stylu. Ukończone. Dobra, wychodzimy z tego. Chcę wyjść, tak. To niszczy lekko mój mózg, więc... A nie chcę przeciążyć sobie mózgu za bardzo. Wiecie co, a może byśmy do kryjówki wrócili? Gdzie jest nasza kryjówka a propos? Tu możemy na wykrywanie przestępstw polecieć. A nasza kryjówka, mogę legendę włączyć sobie, misje, sklepy, śledztwa, kolekcje, lokacje, lokacje, okej, okay, no i kryjówki to są te? Aha. Dobra, czekajcie, a teraz w takim układzie, gdzie było to wykrywanie przestępstw, na to sobie pojedziemy. Możemy sobie obczaić, to jest to co było na początku chyba gry. Więc to może być ciekawe, że będziemy musieli śledzić kogoś, czy wykonuje jakieś zadanie, przestępstwo. Ale ogółem break it down, kurwa. Cały czas leci ta nuta w moich słuchawkach, yo. Nie wiem jak ją przestać słuchać, ale nie mogę, po prostu cały czas mi siedzi w uszach ta nuta. Ej. Ktoś chce się bić chyba. Potencjalna ofiara. Potencjalna ofiara. O, potencjalne zagrożenie idzie. Nie, patrzę się na cię. Nie udało mi się, bo mnie zauważyły typy. Znaczy przestępca. A, piernicze. Break it down. Wyczajam o co chodzi, a ci mi tak cisną, no nie. O kurde, to są te wożenia tych typów dla tego, co rządzi klubem tutaj w Chicago. To jest takie pierdolenie o szopenie, że naprawdę tego mi się nie chce robić. Ale te wykrywanie przestępstw moglibyśmy porobić. W jakimś odcinku się głównie tym zająć. Pojedźmy jeszcze do sklepu z ciuchami, tak na koniec można powiedzieć tego odcinka. Przy okazji do biedomatu wejdziemy. To jest trochę bez sensu, bo patrzcie, wypłacamy sobie szmal z bankomatu, żeby zapłacić przez telefon w sklepie z ciuchami. Stary, powiedz, co masz fajnego jeszcze. Trzeba sobie stylówę zmienić, bo cały czas w tym samym śmigać to... lekka przesada. Ten strój był fajny, podobał mi się ten. Zderzenie kultur. Wezmę sobie to, bo mi się podoba. Co prawda 2000, ale mi się podoba. O, taki teraz jaskrawo niebieski. Fajny taki błękit. Spodni się nie da zmienić? Dziwna opcja. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że w sumie możemy zakończyć ten odcinek. W każdym razie mam nadzieję, że wam się... Zablokowaliśmy ich. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Jeżeli tak, to komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się w następnym odcinku i będziemy o to...
od razu wystartujemy na pełnej pompie z misjami głównymi. Raczej z tą misją główną, którą zaczniemy robić, nie wiem jak się nazywa, chciałem się sobie przeczytać jak się nazywa, ale nie wiem. Także parkuję tutaj już i w następnym odcinku atakujemy, także co, ja się z wami żegnam, zapraszam do następnego odcinka i cześć wam wszystkim.